Wiewiórki, dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Odcinku, który jakby już klasycznie składa się z wieczora wczorajszego i dzisiejszego przedpołudnia i popołudnia. Co się będzie działo w tej chwili? W tej chwili jedziemy do Shophouse'u i efekty specjalne. O, covidowa ekipa, nie wiem czy zauważyliście w środku. Całkowicie zamaskowanie. Ok, jedziemy do Shophouse'u. Ktoś ma przyjechać coś kupić, a my już rozpakowujemy się przy COVID. A my... za dużo się dzieje. A my będziemy już robili spis wszystkich rzeczy, niektóre jeszcze muszę wycenić. No i robimy zdjęcia, żeby zrobić, wrzucić już je do internetu. I co dalej? To się jeszcze okaże. Zostańcie koniecznie. Apolonia zasysa. Nie da się tak łatwo uciec. Mimo, że ostatni dzień, to nic się nie zmieniło. Człowiek wejdzie i trudno wyjść. A nie, tak zupełnie serio. Nie to, że jakaś bardzo duża nostalgia, ale to zawsze coś się kończy, co jednak człowiek był troszeczkę częścią tego. No co, życzę chłopakom powodzenia na nowym miejscu. Odwiedzę ich w sobotę prawdopodobnie. Skoro Kida będzie, to pewnie przyjadę tam zobaczyć się z nią, no i przy okazji zobaczyć nowe miejsce chłopaków. A ja wracam teraz do domu, jeszcze tylko podjadę najpierw do Anchor Mart kupić sok pomidorowy i do domu. Wracam już z Anchor Mart. Soki pomidorowe kupione. I idę do domu. Zobaczymy, co dalej dzisiaj będę robił jeszcze. Przed chwilą zjadłem pyszną, pożywną zupkę. Także mam trochę energii, ale i kalorii do spalenia. W związku z tym wybieram się na spacer. Dzisiaj nie chodziłem prawie w ogóle. Także czas to nadrobić. Zrobię sobie jakieś kółeczko tutaj. Tak chociaż z kilometr przejść. Nie no, może więcej się uda. Dobra, łażę. Jakby coś się działo ciekawego, to wam pokażę. Łażę i pokażę. No już ostatnia prosta. Nie wiem, na ile to jest zdrowe dla krwiobiegu, ale dla płuc to chyba średnio. To jest strasznie dużo teraz samochodów. Ja tak słabo się oddycha trochę. No niemniej, zrobiłem okrążenie większe niż planowałem pierwotnie. Trzeba środkiem ulicy przejść. Ale to dobrze chyba. Chyba dobrze. No nic. Wracam do domu, bo muszę nagrać podsumowanie dnia, bo już zmierzcha. Czas najwyższy. Tarąg układa już Juny do snu. Także zamknęły się w pokoju, mam nie przeszkadzać. Niestety rozpraszam mocno córkę naszą, jak ona chce iść spać, znaczy chce iść, jak nie chce iść spać, to chwyta się wszystkiego i ja jestem najlepszą wymówką do tego, żeby nie zasnąć. No tak, no idę się przejść jeszcze na jeden spacer. Dzisiaj miałem w planach robić live'a we wtorki, czwartki, tak jak wiecie, robimy live'y. Ale dzisiaj Adam robi jakiegoś live'a u siebie i ostatnio odpuścił u mnie. Znaczy zobaczył, że ja mam live'a, to odpuścił swojego. Więc dzisiaj ja odpuszczam i naszego live'a zrobimy jutro. Czyli my robimy w piątek, popas pieprz, tylko w tym tygodniu. A od przyszłego tygodnia już co by się nie działo, znaczy bez przesady, są wyjątki jakieś tam, ale generalnie wtorki i czwartki to są te dni, które robimy live. No i tak. A ja sobie zrobię tradycyjne moje wieczorne 5 kółek wokół marketu. Jeszcze dla zdrowotności. Muszę uważać, jeszcze jest w miarę wcześnie, żeby... O, tu jedzie jakiś czołg.
Jeszcze trochę jeździ. Dobra. Już pierwszy zakręt zrobiony. Jeszcze 19. I mogę wracać do domu. Dunko. Cześć. Dunko. Antenka. Pomachasz? Pomachaj. Tam machasz panu? No dobra. Niech będzie. Ty pan odmachał. Jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy już do Schaffhauzu. Trochę otworzyliśmy tą drugą kratę troszkę, żeby zobaczyć, czy działa. No i zaczynamy spis powszechny. Plus wycenę rzeczy, które nie mają jeszcze ceny. No i sprzedaż online. A niedługo ma ktoś się pojawić już po jakieś pierwsze rzeczy. Już właściwie wszystko obfotografowane. Jeszcze Taronk robi zdjęcia tutaj ostatnim garom, ale już każdy produkt jest obfotografowany. Będziemy mogli już wrzucać do sieci. A potem spokojnie zajmiemy się spożywką. Endecyt. I to wszystko. Ciągle jeszcze mam mnóstwo kartonów, ale już powoli część znika na górze. Zacznie to jakoś powoli wyglądać. Także dobrze jest. Była pani, ale pani chciała maszynę do lodów, także pojechała do Pawła obejrzeć. No zobaczymy, na razie jeszcze nie wzięła, ale ma się ze wspólnikiem skontaktować może. Wysuszony jestem. Idę kupić wodę. Ale się chmurzyska zbierają. Się kłębią z tamtej strony. Tam jest pięknie błękitnie, a tutaj się zbiera. Znowu kawałek błękitnie, słońce i tam znowu ciemno. Ale chyba będzie później się działo. Dobra, idę do sklepu. To ciekawe, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Mówiłem o tym zaraz po tym, jak się tu przenieśliśmy, już było wiadomo, że tutaj będziemy. Bardzo często jest tak, że jeżeli na jakiejś cichej uliczce, w cichym miejscu pojawia się biały i otwiera coś, to momentalnie, zaraz po tym pojawiają się następni inwestorzy kmerscy. Zawsze uważają, niesłusznie, że jeżeli biały otwiera biznes, to znaczy, że coś wie. Biały przyciągnie ludzi, biały inwestuje dużo hajsu, także wie, że tutaj warto robić biznes. I zaraz potem otwierają się następne. No i obserwuję. Jak tylko my żeśmy zaczęli tam działać, to obok nas sąsiad zaczął remontować, już coś robi. Teraz tu widziałem, dwa następne sklepiki się przygotowują. Super, no bardzo fajnie, niech ulica ożyje. W to mi graj. Naprawdę gorąco. No tam jeszcze Juny wyciągała kartony, to siłą rzeczy. Musimy jeszcze zupki w torebkach gdzieś wyeksponować, jakoś tak zrobić, żeby to było widoczne. Ale powoli zaczyna. Tutaj oczywiście wejdzie druga szafka taka, gdzie będziemy jeszcze mieli inne produkty. Ale generalnie na tą chwilę to już wygląda tak. Nie ma już kartonów. Sprzątnięte w miarę. Trzeba będzie umyć szyby w lodówce. No ale na razie nie ma sensu je włączać. Jeszcze mamy parę dni do otwarcia. 3 chcemy otworzyć. Bo 1 lipca wypada w czwartek. To tak czwartek taki nie... Środa albo sobota. Tak zawsze byłem uczony. Więc w sobotę 3 po prostu otworzymy. Chociaż te wszystkie produkty niespożywcze wystawiamy normalnie do internetu. Jak ktoś będzie chciał przyjechać sobie wcześniej, to nie ma problemu. No i tyle. Baby, we are making live today. Will you be there? Tak. Robimy dzisiaj live'a przeniesionego z wczoraj, bo Adam miał robić wczoraj, ale nie zrobił w końcu. Więc ja nie zrobię i on nie zrobił. Także dzisiaj my robimy. I Taronk też się pojawi na pewno, bo jest najjaśniejszą stroną tych spotkań. Can you pick up those ones? No i znowuż do roboty. Znowuż do roboty! Przyprowadziłem was tutaj, żeby wam pokazać. Taronk chciała, żebym przestawił to łóżko w tą stronę. O tak. Stąd
Tu. Baby, can you try to move this bed? Ono waży lekką ręką z 500 kilo. Nie ma cudu. Tutaj trzech facetów wnosiło każdą z tych części. Tą ściankę. To jest rozkładane na dwie części. Tą wnosili we trzech. Każdą z tych części po trzech wnosiło. Złożyli ją tutaj na miejscu. I to łóżko jest nie do ruszenia w żadną siłą. To jest niemożliwe. Także żadnego przestawiania nie będzie. Ten materac pójdzie do siostry i jej męża, a ten materac na razie pójdzie tu. I na tym materacu będzie stała tarong z Juni, a ja obok na kocyku czy coś. Jakoś na razie, tak? A potem jak kupimy już sobie materac na całe łóżko, to wtedy będziemy spać. Tak, Junku? Nie dajesz rady? Razem, spróbujmy razem. Spróbuj. Podnosimy. Nie idzie. Ciężkie. Dobra, tymczasowo to wygląda właśnie w ten sposób. Ten materac jest tu. Tu jest moja na razie przestrzeń do spania. A tutaj tarong z Juni. A nie, we will move this mattress in here. I will sleep from this side. No. Yeah, yeah. No. Oh, yeah. Yes. Yeah, I will kill myself in here. Tu jest taka pułapka na mnie. Także ja będę spał tutaj, w nocy będę chciał wstać sobie, zrobić siusiu na przykład, to już będzie natychmiast. No i wtedy cały dom nie śpi. I okolica. Mami. Mama, popatrz. Jump. Skaczesz? Jak żabka? And you don't think that I will hit myself? Przyszedłem podłączyć pralkę. Widać, że po chińsku wszystko. Weź człowieku się jordni, o co chodzi? Jeszcze nie wiele, gdzie tylko do prądu nawet podłączone. Tak lecę po kablu. Lecę. Jest tu jakiegoś przedłużacza, dobra. I przedłużacz leci. I przedłużacz kończy się tam. A tu wychodzi jakiś kabel, również niezabezpieczony. To by sugerowało, że chyba powinienem je połączyć ze sobą. Plus dodatkowo jeszcze mam tutaj takie wyjście. Nie wiem do czego, ale lepiej nie dotykać. I teraz zobaczmy z drugiej strony. Ten kabel gdzieś wychodzi. Wychodzi. On wychodzi sobie ze ściany i kończy się tutaj. I nie ma prądu, i nie ma pralki. I teraz trzeba wymyśleć, co z tym zrobić. Ja pierdzielę, co to za myśl jest po prostu. A tam, zobaczmy, czy tam podłączył. Tutaj jest. Baby, we should put aircon in here. Okej. No dobra, to trochę będzie skombinowane. Na dzisiaj wystarczy w shophouse. Kawał roboty wykonany, wracamy do domu, teraz coś zjemy i potem przygotowuję się do podsumowania dnia, wysyłania filmów do odcinka, no i live. A teraz jedziemy. Ja wyskoczyłem z pasapa po drodze zanieść rzeczy na górę. Dziewczyny poszły prosto na night market coś zjeść. Mówią, w domu nie mamy na razie nic przygotowanego, także idziemy zjeść jakąś zupę, noodle soup pewnie na markecie. No i tym samym będziemy powoli się zbliżali chyba ku końcowi tego odcinka. Powolutku, ale jeszcze się nie żegnam, może jeszcze coś się uda strzelić. O, bardzo niebezpieczna miejscuwa. Niełatwo będzie przejść tędy. Z Juni. Robi balony. No ale... Tak, dobra. Nie widzę i nic nie widzę, a widzę, chodzą. Chodzą i nic nie zamówiły jeszcze. Tyle czasu miał. Chyba, że już zjadły. Tak, kochanie. Gdzie chcesz zjeść? Okej.
są dramaty. Płacz, płacz, musiałem ją wziąć pod pachę i przynieść tutaj. Boryk oczywiście balona chce. Ale balona nie będzie. Na 100%. Niech sobie płacze. No dobra, ale jednak tutaj znaleźliśmy miejsce, więc jemy sobie zupką. No ale dobra, to co? To ja już chyba nie będę przeszkadzał. Nie przeszkadzam, nie przedłużam. Kończymy. Kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. I zapraszam do jutrzejszego. Także zapraszam na maraton piątkowy. Jeśli nie macie nic lepszego do roboty, to się polecam. Do zobaczenia, cześć.